Piłkarze Zagłębia Sosnowie 2015 rok zaczęli od treningu na sztucznej murawie kompleksu piłkarskiego przy ulicy Kresowej. Pod czujnym okiem sztabu trenerskiego zawodnicy mieli m.in. zajęcia taktyczne. W najbliższych dniach Sosnowiczanie przejdą dokładne badania. Po treningu porozmawialiśmy z trenerem Mirosławem Smyłą. Po takiej dłuższej przerwie zawsze miło patrzeć na piłkarzy, bo ten głód kontaktu z piłką zawsze w nich bardzo właśnie... Do 80 minuty potem już było widać zmęczenie, że jednak zbyt dużo nie robili w tym okresie. Nie, oczywiście żartuję w tej chwili. Jasne, że tak. Po pierwsze, wszyscy widać, że są wygłodzeni. Od sztabu, przez zarządców klubu, aż po zawodników. Atmosfera w szatni, przed treningiem, to wszystko jest jednoznaczne, że po wygłodzeniu się i po takim oczyszczeniu organizmu i. I umysłu szczególnie, łatwiej jest wyjść na boisko, trenować i, i dać sobie nowe cele i, i zmierzać do nich. Ten pierwszy noworoczny trening taki wprowadzający. Jutro i pojutrze testy, tak? No nie do końca, bo zawodnicy już w grudniu dostali rozpiski indywidualne i pracują na tym. Każdy z nich buduje, buduje siłę i wytrzymałość indywidualnie, bo każdy z nich jest inny. Tak naprawdę oni dzisiaj weszli w trening techniczno-taktyczny, który jest uzupełnieniem tego mikrocyklu. Myśmy, można powiedzieć, rozpoczęli już prawie trzy tygodnie temu. Wszyscy pracują. Mniej oczywiście jest tych jednostek treningowych. Odpowiednio w swoich miejscach zamieszkania trenują zawodnicy. A dzisiaj tak naprawdę oni są już po trzeciej jednostce treningowej, bo w jak biegali, we wtorek mieli siłownię dzisiaj trening techniczno-taktyczny. Jutro oczywiście się testujemy w zakresie szybkości, mocy i gdzieś tam podstawowe parametry typu waga i tkanka tłuszczowa. Natomiast w piątek znowu siłownia, a w sobotę podobnie jak dzisiaj trening techniczno-taktyczny, bo chcemy się po prostu uczyć grać lepiej w piłkę i to nie podlega dyskusji. Zawsze po świętach chyba pozostaje ta taka niewiadoma. Bo widziałem, że dzisiaj już ważeni byli piłkarze. <grym> <grym> Były gdzieś jakieś dodatkowe kilogramy? Jeden przypadek był taki, ale to zawodnik, który szybko zrzuci. Poza tym wszyscy widać, że dbali o to, mają świadomość tego, do czego zmierzamy. Ta pierwsza runda dała się wszystkim we znaki, szczególnie w zakresie psychiki. Naprawdę rozżalenie po ostatnim meczu, tym przegranym u siebie z Legionowią, było ogromne. No, Była naprawdę potężna frustracja, nie było żadnego spotkania takiego spokojnego, z uśmiechem na twarzy po prawie roku pracy, można powiedzieć, bo, bo ta ciężka poprzednia jeszcze wiosenna runda z poprzedniego sezonu, aby się utrzymać, albo ewentualnie walczyć o ten awans, którego nie udało się zdobyć. Plus ta druga runda, przepraszam, ta pierwsza runda tego sezonu, no taka, no nie oszukujmy się, nieudana mimo wszystko, bo ostatni nas było na pewno na więcej, spowodowała niesamowity ból i frustrację, ale tak jak powiedziałem wcześniej, zresetowani jesteśmy, wiara jest ogromna, zawodnicy bardzo, bardzo mocno chcą i to czyni takie, tak jakby taki moment, jest w analizie, że ma to wszystko dalej sens, że jesteśmy w stanie my to osiągnąć, mm. że nie dokończyliśmy czegoś, co rozpoczęliśmy i tak dalej, i tak dalej. Wierzę, że z ogromnym bólem będziemy o to walczyć, ale wierzę, że zaskarbimy sobie jeszcze kibiców naszych i jeszcze nie raz będą nam bić brawo. Na koniec zapytam, napięty terminarz zimowy, dużo sparingów, Memoriał Mazura, obóz przygotowawczy, na pewno będziecie chcieli potwierdzić tą regułę, że zagłębie wiosną będzie mocne, więc widać, że tak chyba do każdej możliwej wolnej chwili zaplanowany ten okres. Na pewno, ja myślę, że każdy zespół organizuje sobie okres przygotowawczy bardzo ciekawie i okazale. Co by nie powiedzieć, te okresy przygrawcze są coraz krótsze, bo wcześniej bywało to o wiele, wiele dłużej. W tej chwili trzeba pamiętać, że zaczynamy, jeśli się nie mylę, 8, 8 marca, więc zostało raptem dwa miesiące. Kiedyś się przygotowywało prawie po 3 miesiące, więc jest już duża różnica. A atrakcyjność jest duża tego okresu przygrawczego, bo samo to, że klub nam pozwolił zorganizować w dobrych warunkach w Obrzychu zgrupowanie dziewięciodniowe, na które pojedziemy 29 stycznia. Przedtem oczywiście ważne święto, a więc Memoriał imienia Mazura i tutaj nie podlega dyskusji, że wystawimy drużynę, która będzie nas godnie reprezentować i postaram się powalczyć coś w tym turnieju, bo jak dla kibica to jest ważne. Byłem rok temu, że tak powiem, terenersko debiutowałem jako obserwator wtedy, bo nie prowadziłem drużyny, tylko Artur Derbin. I powiem uczciwie, no, poczułem dreszczyk emocji w czasie tego turnieju, bo dużo ludzi, kibiców, zainteresowanie ogromne, widać, że to jest duże święto i chciałbym je uhonorować dobrym składem i żeby kibice zobaczyli już w tej chwili, nawet w styczniu, drużynę, która będzie ich cieszyć. Tak, uczciwie. Natomiast sparingi, no są sparingami, czy aż tak dużo. W zeszłym roku graliśmy ich więcej, bo podwójnych dużo, ale wycofaliśmy się z takiego sposobu przygotowania zespołu, bo często bywało potem, że sięgaliśmy po byle kogo, żeby uzupełnić skład. Te sparingi były takie czasami niepotrzebne, więc gramy pojedyncze, może czasami będą one dłuższe, ale też z przeciwnikami z różnej półki, od klasy po, po trzecią ligę i myślę, że e, przeciwnicy jak najbardziej adekwatni do naszych możliwości. Raz. Dwa, żeby się czegoś nauczyć, a trzy, żeby poćwiczyć pewne, pewne rozwiązania, które będą w tym nowym rozdaniu, że tak powiem, stosowane w grze.